Nie wiem jak was, ale mnie niezwykle frustrowało, kiedy szukając w słowniku brakującego słówka po angielsku, zamiast jednej konkretnej odpowiedzi dostawałam dwie albo i więcej opcji do wyboru. Na pierwszy rzut oka wszystkie by pasowały, ale intuicja podpowiadała, że muszą się czymś różnić. Na szczęście dobre słowniki zwykle proponują nam kilka zdań przykładowych, żeby pokazać różnice, które mogą przecież nie istnieć w języku polskim. Jednak moje doświadczenie jako lektorki pokazuje, że bardzo niewielu uczniów zadaje sobie aż tyle trudu, żeby się z nimi zapoznać. Na problem dotyczący użycia odpowiedniego słowa w odpowiednim kontekście możemy natrafić na przykład przy okazji czasowników takich jak pożyczać, uczyć czy zabierać. A że są one niezwykle popularne i często używane, warto im się przyjrzeć bliżej i sprawdzić, czy ich zakresy znaczeniowe pokrywają się z ich angielskimi odpowiednikami. Będziemy więc dzisiaj mówić o różnicach w użyciu między borrow i lend, między bring i take oraz learn, teach i study. Do dzieła! Jakich rzeczy nie lubicie pożyczać innym? A sami, jak często coś pożyczacie? Nawet jeśli nie zdarza Wam się to zbyt często, warto wiedzieć, jak pożyczyć na przykład ładowarkę do telefonu po angielsku. Myślę, że nieraz potrzebowaliście pożyczyć to i owo, będąc na przykład na wakacjach za granicą i prawdopodobnie zwykle dostawaliście to, o co poprosiliście. A czy na pewno zadaliście właściwe pytanie? Pożyczamy komuś książki, ale pożyczamy też od kogoś. Samochód, na przykład, kiedy nasz się zepsuje. Po angielsku mamy tu do dyspozycji aż dwa słowa: borrow i land. Czy to znaczy, że są to opcje do wyboru? Hmm, to akurat zależy. Spójrzcie na takie dwa przykłady: Can I borrow your charge, please? Could you lend me your charge, please? W obu przypadkach chcę uzyskać to samo pożyczyć ładowarkę do telefonu. Czym zatem różnią się te zdania? W pierwszym to ja chciałabym pożyczyć ładowarkę od kogoś, zatem używam borrow. W drugim chcę, żeby to ktoś pożyczył ją mi. Więc używam lend. Krótko mówiąc, to czy użyję borrow czy lend zależy od tego, kto komu pożycza. Spójrzcie na te przykłady z borrow. He never borrows money from his family. On nigdy nie pożycza pieniędzy od swojej rodziny. My kids don't like borrowing books from the library. Moje dzieci nie lubią wypożyczania książek z biblioteki. May I borrow Tom's phone for a moment? Czy mogę pożyczyć telefon Toma na chwilę? We wszystkich tych przykładach osoby pożyczają rzeczy od kogoś: pieniądze od rodziny, książki z biblioteki czy telefon od Toma. Zawsze tutaj osoba, która jest podmiotem w zdaniu, bierze czy pożycza rzecz od innej osoby albo instytucji, używając do tego borrow. Okay, uh... I need to borrow some money. Oh, sure, yeah. How much? Two thousand dollars. Yes, two thousand dollars exactly. How did you know that? Uh, well I, uh, I know how much you used to make and I know how much your rent is. Oh okay. I am on fire. A teraz kilka przykładów z żeby lepiej pokazać wam różnicę. Oliver never lends his toys to his brother. Oliver nigdy nie pożycza swoich zabawek bratu. I don't like lending my DVDs to my friends. Nie lubię pożyczać moich płyt DVD znajomym. Could you lend my husband some money, please? Czy mógłbyś pożyczyć mojemu mężowi trochę pieniędzy? We wszystkich tych przykładach osoby pożyczają rzeczy komuś innemu: zabawki bratu, płyty DVD znajomym czy pieniądze mężowi. A więc użyczają ich albo po prostu dzielą się nimi. Zawsze, kiedy chcemy powiedzieć po angielsku coś o pożyczaniu, musimy zastanowić się, kto od kogo ma coś pożyczać, czyli w jakim kierunku dana rzecz wędruje. Do mnie od kogoś, kto mówi, czy ode mnie do innej osoby. Jeśli to wy pożyczacie coś od kogoś dla siebie, użyjcie borrow. Jeśli to wy. Pożyczacie coś innej osobie, użyjcie lend. A więc kluczem w rozumieniu tej pary czasowników jest kierunek, w którym ta czynność ma się odbywać. Kierunek, czy też wektor, ma również kluczowe znaczenie dla innej pary czasowników. Przysporza ona uczącym się angielskiego sporo problemów. Mam tu na myśli czasowniki bring i take. Oba oznaczają przenoszenie rzeczy bądź osoby z miejsca w miejsce, ale działają w odwrotnym kierunku. Bring użyjemy wtedy, kiedy chcemy przyprowadzić kogoś bądź przynieść coś w miejsce, gdzie akurat jesteśmy albo będziemy. Na przykład: Bring it to me. Przynieś mi to. I'll bring the cake tomorrow. Jutro przyniosę ciasto. Albo Don't bring her flowers. She hates it. Nie przynosi jej kwiatów. Ona tego nienawidzi. Bring. Nieważne skąd rzecz wyrusza, ważne dokąd zmierza. Jak się pewnie domyślacie, w przypadku tej będzie odwrotnie. Wyruszamy stąd, gdzie jesteśmy. W dowolnym kierunku, na przykład na księżyc. Jak to powiemy? Take me to the moon, czyli zabierz mnie na księżyc. A z bardziej przyziemnych rzeczy, na przykład, I'll take the cake, czyli wezmę ciasto. Jak widzicie, kierunek wykonywania czynności jest w języku angielskim bardzo ważną kategorią. Jako dowód przytoczę Wam jeszcze jeden przykład, tym razem związany z uczeniem. No właśnie, uczyć to teach czy learn. Oba te słowa znaczą uczyć, ale nie możemy ich używać wymiennie. A myślę, że w tym przypadku bardzo szybko zauważycie różnicę. Zobaczcie. I learn English, uczę się angielskiego. I teach English, uczę angielskiego. Kluczem jest więc tutaj. Się. Tego pierwszego zdania prawdopodobnie używacie dość często i bardzo dobrze, bo to Wy się uczycie. Wy pobieracie naukę, więc uczycie się mniej lub bardziej pilnie. Dokładnie tak samo powiecie o wszystkich innych dziedzinach wiedzy oraz o wszystkich umiejętnościach, które szkolicie. Na przykład I have been learning French for 10 years, czyli uczę się francuskiego od 10 lat. Albo I have just learned to swim, właśnie nauczyłem się pływać. When did you learn to do that? How did you learn to play like that? I've learned so much being here. Drugiego czasownika, a więc teach, mogę użyć w odniesieniu do tego, co robię zarówno w tym momencie, bo właśnie was czegoś uczę, jak i zawodowo. Jestem lektorem i uczę angielskiego, więc powiem I teach English. Ale powiemy też o kimś, she teaches geography at high school, czyli ona uczy geografii w liceum, albo don't teach me how to live, czyli nie ucz mnie, jak mam żyć. W każdej z tych sytuacji chodzi o uczenie czegoś innej osoby, nieważne czy angielskiego, czy geografii, czy tego jak żyć. I'll you Myślę, że bardzo łatwym sposobem na zapamiętanie różnicy między teach a learn jest skojarzenie z bardzo dobrze Wam znanym słowem – teacher, nauczyciel, czyli ten, który uczy innych. Wy zaś jesteście learners, czyli uczniami, osobami, które się uczą. Ale jeśli na chwilę staniecie się nauczycielami, bo na przykład pomagacie w nauce młodszej siostrze albo sąsiadce, to znowu użyjecie wtedy teach, bo to wy je uczycie. Wszystko zależy więc od tego, jaką czynność akurat wykonujecie. Warto dodać, że istnieje jeszcze jeden ważny czasownik, który znajdziemy w słowniku pod hasłem Uczyć, a jest nim study. Jego zakres znaczeniowy jest jednak trochę inny. Użyjemy go wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś studiujemy, na przykład na uniwersytecie. I study economics at Oxford University, czyli studiuję ekonomię na uniwersytecie Oksfordskim. Użyjemy go też wtedy, kiedy chcemy powiedzieć o tym, że uczymy się do testu albo egzaminu i zależy nam na tym, żeby podkreślić intensywność tej czynności i czas, który poświęcimy na naukę. Na przykład, I need to study for my master exam. Czyli muszę się pouczyć na egzamin z matematyki. A jeśli ktoś będzie wam przeszkadzał w waszej codziennej nauce języka angielskiego, zawsze możecie mu powiedzieć, Go away. Can't you see I'm studying? Czyli idź sobie, nie widzisz, że się uczę? Podsumowując. Jeden czasownik w języku polskim ma niejednokrotnie kilka odpowiedników w języku angielskim. Żeby wiedzieć, który z nich wybrać, musimy znać ich zakresy znaczeniowe i wiedzieć, czym się od siebie różnią. Zarówno w parze borrow, land, jak i bring, take, a też w zestawieniu learn, teach i study znaczenie ma kierunek, w którym odbywa się czynność. A więc, czy ja komuś coś pożyczam, czy ktoś pożycza to mnie? Albo czy ja kogoś uczę, a może uczę się sama? W każdej z tych sytuacji użyję innego czasownika. Mam nadzieję, że będziecie już teraz wiedzieć, jaki czasownik wybrać i czym się od siebie różnią. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie inne parę czasowników sprawiają wam problem, a my postaramy się pomóc. A tymczasem miłej nauki!